Witam Was, kochani, bardzo gorąco w kolejnym vlogu. Już teraz lajkujcie film, subskrybujcie kanał, dzwońcie dzwonkiem od subskrypcji. Ja co prawda przychodzę do Was, mimo iż moje gardło nie jest jeszcze w najlepszym stanie. Niestety jeszcze harczę, cały czas chce mi się kaszleć, natomiast gdybym miała czekać, aż wyzdrowieję już 100%, to żaden vlog by się nie pojawił na moim kanale jeszcze przez minimum miesiąc, a jeśli już, to byłyby to vlogi wyłącznie planszowe, w których ja się nie pojawiam. Jednak stwierdziłam, że muszę Was o czymś poinformować, o moim bodźcowym stanie, o stanie łaski, w jakiej się znajduję. No najgorsze jest to, że najczęstszy komplement, jaki od Was słyszę, tudzież czytam, to jest: jaki masz wspaniały, kojący głos. Twój głos mnie tak uspokaja, Twój głos mnie relaksuje. Piękna barwa głosu i bardzo się cieszę, że to doceniacie. Natomiast no niestety dzisiaj mój głos nie będzie Was w żaden sposób koił, mimo że przykładam ogromną rolę do jakości nie tylko obrazu, ale właśnie też dźwięku tego vloga. No niestety moja barwa głosu go dzisiaj nieco będzie psuła i mówię przez nos. Wiem, że słuchacz, słuchając kogoś przeziębionego, strasznie się męczy, no ale chyba lepszy taki vlog niż żaden. Moi drodzy, jeszcze niedawno, jak wiecie, nagrałam słynny vlog, nie tak słynny, ale pod tytułem "Spasłam się", a teraz tytuł o ekstremalnym chudnięciu. Chodzi bowiem o to, iż naszedł mnie bodziec zabójca, ale nie naszedł mnie tak, jak planowałam, tuż po świętach wielkanocnych. I myślę, że to jest taka pewnego rodzaju kara za brak pokory, bo jak wiecie, ja powiedziałam coś wbrew sobie w tym vlogu "Spasłam się", bowiem padło stwierdzenie, że po Wielkanocy po prostu już muszę się wziąć za siebie, już taka desperacja, i stwierdziłam, iż niezależnie od tego, czy bodziec będzie, czy nie, to ja i tak zacznę się odchudzać. I oczywiście bodźca nie było, bo kiedy ja powiem coś takiego, to zawsze wyjdzie naprzeciw. Oczywiście bodziec nie naszedł, co było zapewne karą za te słowa, ale ja zgodnie z tym, co zadeklarowałam, zaczęłam się odchudzać i moje odchudzanie trwało pół dnia. Potem nastąpiło przeciwieństwo bodźca i stwierdziłam, że tak się jednak nie da. No i już byłam troszkę pogodzona z tym, że chyba wrócę do swojej dawnej wagi. Nie, że pogodzona, jasne, że nie można się z czymś takim pogodzić, no ale ja wszędzie deklaruję, że bez bodźca ja się nie odchudzam. No i nie dlatego, że ja nie chcę, bo ja gdybym potrafiła, to nawet bym się na to zdecydowała, ale po prostu nie potrafię, no nie potrafię przejść tej katorgi związanej z odchudzaniem. Na szczęście po kilku dniach bodziec naszedł i jest to bodziec ekstremalny, który nosi znamiona tego bodźca sprzed 3 lat, który odmienił moje życie, który odmienił za pośrednictwem vloga już wiele Waszych żyć. Dlaczego znajduję tutaj wiele cech wspólnych? Ponieważ podobnie tak jak wtedy, nie za bardzo chce mi się ćwiczyć. Robię deficyt małą ilością porcji, małą ilością w ogóle jedzenia w ciągu dnia, natomiast nie pogłębiam tego deficytu sportem. Jedyny sport, jaki uprawiam, to biegi w terenie. No i ktoś może pomyśleć: no bardzo ładnie, przecież to jest fest sport. Ale nie wiem dlaczego, no taka natura tego bodźca. Akurat tego, którego teraz mam. Nie potrafię zejść na matę i robić ćwiczeń wzmacniających. Jedyne co robię, to właśnie te biegi i imprezy, i tak naprawdę ten bodziec zaczął się właśnie od maratonu imprezowego, od piątku i soboty, i to było zaplanowane. Zrobiłam to z premedytacją, nie dlatego, że miałam tak ogromną chęć na imprezy, ale wiedziałam, że po prostu no nie złapie mnie bodziec, kiedy mam już tyle do zrzucenia, i ciągle demotywowało mnie jejku wszystko od początku, no i wpadłam w takie błędne koło. Wiedziałam, że muszę to przerwać. A we vlogu pod tytułem "Okłamałam Was", do którego Was oczywiście odsyłam, podlinkuję go także pod tym filmem. Tam mówię właśnie, jak imprezą taneczną można zdobyć prawdziwy, naturalny, chociaż nieco wymuszony, ale bodziec. No i słuchajcie, imprezy okazały się na szczęście ratunkiem w ostatni weekend, bo ten vlog oglądacie dosłownie godzinę po tym, jak ja go nagrałam. Także nagrałam go przed chwilą. W ostatni weekend również poszalałam na parkiecie. Tak naprawdę roboczym tytułem vloga "Okłamałam Was" był rola imprez w odchudzaniu, jednak stwierdziłam, że okłamałam Was spełni lepszą funkcję tak zwanego clickbaitu, no i nie pomyliłam się, ma dość sporo wyświetleń. Nakłaniam Was do tego, aby poznać naturę tego schematu, jak nasza podświadomość reaguje na to, kiedy już mamy za sobą pewien, właśnie w wypadku imprez to nie okres, ale w krótkim okresie straciliśmy tak mnóstwo kalorii, jesteśmy już na takim etapie, że ciężko to zaprzepaścić i wtedy włącza się ten bodziec. Tak to rozkminiłam. Także kochani, to był taki szybki, informacyjny vlog, aby poinformować Was, że ogarnęłam się, mam bodźca i to takiego jak z początku. Mam nadzieję, że jeśli to będzie taki, to oczywiście potrwa jeszcze minimum 8 tygodni. Dajcie znać, czy Wy po Wielkanocy również ruszyliście, czy być może był jakiś falstart, czy właśnie bardziej zamierzenia, czy być może więcej motywacji niż bodźca. Kolejny vlog będzie właśnie o tym, jak mylnie niektórzy z Was uważają, że bodziec równa się motywacja. Bodziec nie jest motywacją. Motywacja plus związek X jest bodźcem, ale o tym w następnym vlogu. Trzymajcie się, kochani. No piszcie jak tam u Was, bo to ma ogromne znaczenie w pielęgnowaniu tego wymarzonego dla utraty wagi stanu. Trzymajcie się, kochani. Życzę Wam udanego tygodnia. No i proszę Was, zabierajcie głos pod każdym vlogiem. Piszcie swoje komentarze, bo nawet ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak inni bardzo zagłębiają się w te komentarze i jak bardzo je czytają i jak sobie odpowiadacie. To jest po prostu piękne, to jak się nakręcacie. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Subskrybujcie, lajkujcie, i obserwujcie na Instagramie. Pa!